Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy tutaj grali z Washington Wizards. Jest to mecz, który jest key game'em. Gram tutaj z Reigning Rookie of the Year, tak, Reigning Rookie of the Year i dlatego to jest key game. Tak już mówiłem wiele razy, nie wiem czy naprawdę my mamy z jakimiś zawodnikami key game'y, jakby co mi obchodzi szczerze, jakby z całym szacunkiem, ale co mi obchodzi jakiś Rookie of the Year, jak my jesteśmy zawodnikiem o dużo lepszym i po prostu zawodnikiem, który jest MVP playerem, a nie zawodnikiem, który będzie walczył z rookies. Jakbym był takim graczem, który pod koniec kariery, jako taki już GOAT, to byłoby takie ciekawe. Jak mieliśmy przed walkę, później walkę, bo nie biliśmy oczywiście, jak mieliśmy przed starcie LeBron i Wemby, to było bardzo interesujące, to jest fakt. Ale właśnie teraz, na takich etapach naszych karier, ja i ten gość, wydaje mi się, że to nie jest aż takie ciekawe. To mi się przynajmniej wydaje, tak bym powiedział. Widziałem przed właśnie odcinkiem tutaj, że Mark Williams doznał kontuzji, dlatego jest line-up pozmieniany. Mark Williams wypadł na maksymalnie 4 tutaj tygodnie z powodu kontuzji Achillesa, więc pora tutaj ustawić ten line-up. I line-up tutaj ustawiony. Tutaj ten Hollins będzie naszym rezerwowym centrem, bo jest power forward, ale jako secondary position jest centrem, więc on będzie... W ogóle to jest naprawdę... też dobry wybór, ale miałem mówić, że to był niesamowity wybór, bo myślałem, że on był w drugiej rundzie, ale nie. On był 20 wyborem w drafcie, ale właśnie w pierwszej rundzie. No i tak, dobry wybór na pewno, tak czy tak, nieważne jakim wyborem on był tutaj. Jeśli chodzi o potencjał, co możemy dzisiaj osiągnąć, możemy dzisiaj wbić w do... Nawet nie możemy, a zrobimy to. Będziemy w top 10, jeśli chodzi o points, liczba zdobytych punktów w jednym sezonie. Mamy tutaj już drugi, trzeci i piąty najlepszy wynik i teraz będziemy mieli dziesiąty, a pewnie jeszcze więcej. Najwięcej razy, aby tutaj widnieje nazwisko Wilta Chamberlaina. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy jego nazwisko. A nasze nazwisko jest trzy razy i będzie czwarty, więc też będziemy tutaj już mieli tyle samo co Will Chamberlain. Jeśli chodzi o asystę, to tutaj nic to nie zrobimy. Jeśli chodzi o career, to tutaj też żadnego dzisiaj, może powiedzieć, żaden kamień milowy dzisiaj nie będzie zrobiony tutaj. Niedawno też w poprzednim odcinku zdobyliśmy 50 triple-double. Teraz jesteśmy gotowi, myślę, że możemy przechodzić już do tego spotkania. A, dobra, jednak jeszcze nie, bo tutaj możemy porozmawiać z asystentem trenera o game planie tutaj, więc zróbmy to. That is not a play a rookie should be able to make. That's why he was rookie of the year. And he's only gotten better. Don't let it get to your head, MP. I'm just being honest. It's not like I'm worried. I'll slow him down. Yeah, gonna need you to do more than slow him down. You gotta go out there and make him look like the rookie he never was. On it. His bright future can restart tomorrow. But today? Today we ask what happened. Exactly. Well, can you run that back? I got a few ideas. I like the sound of that. Dobra, zobaczymy właśnie na co jest stać tego Gilberta, Rookie of the Year z poprzedniego sezonu. Zobaczymy co pokaże. Czy da radę tutaj zaimponować mi jakoś bardzo? No kto wie, zobaczymy. San Antonio Spurs, Washington Wizards to jest mecz, do którego już tutaj lada moment będziemy mogli przechodzić. Myślę, że mogę powiedzieć, że teraz obecnie, w tym momencie jest taki prime, jeśli chodzi o moje, może powiedzmy, to jak dobrze mi się gra w tej grze, mam wrażenie, naprawdę, jakby nie wiem, chyba nigdy nie było takiego momentu, żeby mi się tak dobrze grało, jak teraz mi się gra, w sensie jaki biorę, jakby jaką czerpię jaki fan z gry, może powiedzieć, przez te kontakt dunki głównie, bo tak już mówię wiele razy, to jest jedna z rzeczy, którą, no, jakby właśnie to, że Morant jest moim ulubionym zawodnikiem, drugim moim ulubionym, Lawin pierwszym, jakby Prime, D-Rose jest moim też akurat czwartym, będzie ulubionym, Demar jest trzeci, więc co ma, może powiedzieć, trzech z czterech, z moich top czterech ulubionych, bo Demar nie ma tego, no to, że są dynamiczni. Lawin jest dynamiczny, Morant jest niesamowicie dynamiczny, Derrick Rose był dynamiczny w Prime'ie i to oni wszyscy robili te widowiskowe wsady i to jest, nie ukrywam, że coś, co jakby, na przykład, mam wrażenie, że większość ligi to są zawodnicy, którzy po prostu są dobrymi zawodnikami, jeśli chodzi o shooting, jakby. To jest powoli takie troszkę, jakby, no mam wrażenie, że nie powiedziałbym, że może jakoś bardzo nudne, no ale jednak większość zawodników dobrych jest po prostu dobra w shootingu, żeby powiedzieć. A Lawin na przykład jest dobrym, ale dobrym oczywiście shooterem, ale na przykład Moran też nie jest tak, że nie umie rzucać trójek, bo umie dobrze rzucać w miarę te trójki, ale po prostu bazują... Lawin już w sumie teraz nie tak bardzo, jego styl gry się zmienił, ale Moran cały czas bazuje na tych wjazdach pod kosz i to jest coś, co nie widzimy tak przy każdym zawodniku. Jakby większość zawodników skupia się na tych jump shotach i takich akcjach, a Moran to jest właśnie gość, który lubi wejść pod kosz i to jest po prostu coś, może być świeżego jakby w postaci, porównanie znaczy do większości ligi, więc za to też między niego lubię. No i właśnie dlatego też lubię robić kontakt dunki, bo robię to, co lubię oglądać, można powiedzieć, tak bym to właśnie nazwał. Zaczynam tutaj od dwóch punktów Demara DeRozana.
To jest ten Gilbert? Tak, to jest ten Gilbert. Asysta będzie. Tak jest, niestety. Wydawało mi się, że tam właśnie będzie zablokowany ten gość. Ale na głębi nie dał rady tym razem. Oj, ten turnover był niedobry. Niepotrzebny bardzo. Gilbert Maris pod kosz. Kyle Kuzma cały czas w Waszyngtonie. Kyle Kuzma, uwaga, tego zawodnika z 50 właśnie, no to tutaj skoczyłem, ale nie, no nie przeskoczy tego, jak i że nie jestem taki sam jak on wzrostowo, ale zaangażowanie mam na to. Wiktor Rombaniała, bardzo szybka asysta tutaj do Wiktora. Też za niedługo się w sumie zbliżałem playoffs tutaj u nas, bo mamy gdzieś, nie wiem w sumie jak to jest etap, ale no już kilka meczów po All-Star Game rozegrać, więc to jest gdzieś pewnie koło marca. Faul. Wiktor na razie nie może sobie poradzić z Owensem, to jest dość niesamowite dla mnie. Dwa razy go nie wybronił, teraz go przecież sfaulował. Dość ciekawe pewno. Nie trafia tutaj pierwszy ten rzut osobisty Wes Owens. Nie wiem jak jest shooterem, ale drugi trafia. Mam wrażenie, że właśnie jakby mi DeMar troszkę wcześniej podał, to byłoby lepiej. Ciężki rzut, ale trafia. Ładny DeMar, kolejne punkty. Nie czekaj, bo to nie próbował jakiś szybki krok naprzód i trójka. Kyle Kuzma teraz rzuca, nie trafia, Wemby zbiera. Tutaj Palmer jest faulowany. Clowney, no a Clowney to jest gracz Nets. Młody gracz Nets w rzeczywistości. Bezcenny rzut osobisty od Dante Palmera tutaj w tym meczu na początek. Jeszcze raz ten Gilbert jakby chyba nie oddał w ogóle rzutu, mam wrażenie. Jestem ciekawy właśnie, jak dużo mam jakby, no wiadomo, że to jest rookie of the year, więc nie może to chyba aż tak być ważną rolą, ale jednak często zawodnicy w drugim swoim sezonie w karierze mogą już być ważni, ale mój zawodnik oczywiście robi, a tego nie cierpię, naprawdę nie cierpię skakać do tych zawodników, to jest tak, właśnie tak to wygląda, jakby to łapanie faul jest zbyt łatwe. Naprawdę to jest zbyt łatwe. To jest zbyt częste, jak to się dzieje, że go sfauluje. I to znaczy, że jak wskaczy właśnie do bloku, to go sfauluje. To jest zbyt częste, zdecydowanie. Przepcham go tutaj. No musiałem rzucać, ale nie było łatwo, jeszcze ten zawodnik wleciał. Wydawało mi się, że już to mam, bo ten bziony pasek wydawało mi się, że trafiłem, ale nie, jednak nie. DeMar ma piłkę. Pięknie. No nie, naprawdę, no. Ja trzymałem analog naprzód i klikałem dwa razy trójkąt. Czemu mój zawodnik stanął w miejscu i nie zrobił w ogóle tego, co chciałem zrobić? Nie mam pojęcia, prawda? Dosłownie chciałem alejupa sobie zrobić, ale nie. Musiała gra, by coś innego zrobić. Czemu Dante nie rzuca trójki? Nie mam pojęcia. Miał super okazję. Teraz będzie miał cięższy rzut. Dziwne naprawdę było to. Nie rozumiem czemu właśnie jak mam analog wystawiony naprzód, no i klikam dwa razy trójkąt, to czemu on dosłownie nie stoi w miejscu, nie wiem. Szkoda, bo to były takie pewne dwa punkty, nawet już tam mniejsza o ten wsada, to po prostu były dwa punkty łatwe, które by były. Pięknie tutaj wjechaliśmy. Widziałem właśnie, że takiego już większego gościa można łatwo tak na takie hesitation zrobić i on tak szybko nie... Nie wiem, może pewnie ogarnie tego, co się dzieje i nie przyspieszy tak, żeby nas złapać. Za wczesny wyskok. Niestety, za wczesny wyskok. Jeszcze on robi steala, no super.
A dobrze, przynajmniej go wybroniłem tutaj, jeszcze z biurka. Przynajmniej tyle. Jeszcze transition take foul jego wykonał. A nie, to jest Thomas. To jest Thomas jakiś. Dobra. Jeszcze mój foul, tak. Tak, ja tutaj robię charge, na pewno. Naprawdę nie wierzę, że to jest charge mój. Że to ja fauluję w tej sytuacji. To ewidentnie dla mnie, naprawdę, jakby nawet nie to, że oczywiście to jest mój zawodnik, ale przecież to wygląda mi bardziej na to, że on czeka tylko na to i się podstawił pod to i to on bardziej chciał tego naprawdę faulu i naprawdę to dla mnie jest dużo bardziej blocking faul niż charging faul, patrz na to, jak to wyglądało. Talen Horton Tucker. Będzie musiał rzucać i to robi na Gabe Vincent i trafi oczywiście. Dobrze trafia, bo bałem się, że to jednak nie wpadnie, a kliknę mu o tą piłkę, ale dobrze trafił. Dwa punkty nie ma. Dobrze, naprawdę, znowu zawsze to samo zawsze robię. Podanie jakby naprzód, tutaj musi być. Zresztą mój zawodnik podaje prosto w ręce i to jest turnover. Wow, naprawdę, jakby co się dzieje na początku tego meczu, to jest kataklizm, jak się naprawdę, aż naprawdę bym powiedział, bo to, co się dzieje na początku, to jest... Nie rozumiem tego, jak naprawdę może być tak źle. Łatwy wsad, akurat to był taki bez żadnego, nie wiem, nic takiego niesamowitego. Rzucam właśnie, no nie chciałem, to jest ten problem, aby ta gra jest tak głupia naprawdę, nie? Że po prostu jakby nie mogę wyskoczyć tutaj, bo po prostu wiem dobrze, jak duże szanse na to, że tam będzie po prostu faul. I to jest ogromny problem. Przewidziałem. Oczywiście, że nie przewidział tutaj. Myślałem, że dam radę to na 5 turnoverów. Wow. Myślałem, że naprawdę dam radę to podać i wierzyłem, że dam radę to podać w taki sposób, że ta piłka go ominie, tego zawodnika dam. Nie wiem, naprawdę, po prostu... Pewnie było zbyt pięknie, pewnie było zbyt pięknie, pewnie w ostatnich meczach i nagle teraz to jest coś absolutnie strasznego. Wiktor na piłkę. Faul, przynajmniej tyle, ale... Wow, naprawdę, straszne to jest, co się dzieje tutaj. Tak jak mówiłem, że miałem dosłownie tak niesamowicie mi się grał, tak teraz... Nie wiem, kiedy ostatnio mi się tak źle grał, naprawdę. Ale mam nadzieję, że najgorsze za mną, naprawdę. Wierzę, że najgorsze za mną i to teraz tylko będzie z górki, już w dół. I będzie już tylko lepiej. Mam naprawdę dużo nadziei na to, że już jednak właśnie coś było najgorsze, to się wydarzyło. Keldon Johnson, świetny steal. Nie, po prostu nie. Fade away Kara, który nie wpada. Foul. No to łatwy foul tutaj na Manisie wymuszę. To jest chyba ten. To jest ten chyba Ruki, tak? Zapominam już w sumie. To jest chyba Gilbert Manis, on się chyba właśnie nazywa. No teammate gry na pewno ma lepszy, bo na pewno, no tak, musi mieć lepszy. Screen idzie tutaj dla tego Manisa, ale my to widzimy z daleka tutaj. Horton Tucker musi rzucać. Teraz trzeba zebrać. Mówiłem o tym, że trzeba to zebrać. Wiktor Wembanyama jednak blokuje, teraz
Dobrze, że on nie umie trafić sobie, ale Victor nie ma prawa mu tyle dawać tych szans tam. Dwa punkty, pięknie. Właśnie nie naprawdę, co się z Wembym działo tam naprawdę, bo to ile on mu dawał ofensywnych zbiórek, to była dość duża przesada na pewno. Tomasz rzuca, Tomasz trafia. Byłem gotowy na zbiórkę. Faul tutaj, to jest Manis, trzeci faul. Trzeci faul Manisa tutaj, więc on już sobie siądzie do końca tej pierwszej połowy na ławkę. Nie mogę, naprawdę jakby, co to naprawdę jest, bo ja nie rozumiem, co się dzieje w tym meczu, że dosłownie jakby mój zawodnik zapomniał, że ma 99 overall, zapomniał, że jest najlepszym graczem w lidze, zapomniał, że jest leading scorerem, zapomniał, że w ogóle, nawet już nie jest, że najlepszym, on gra jakby nie powinien być w lidze, naprawdę, tak źle gramy, ja nie rozumiem tego naprawdę, jakim cudem, każda akcja jakby się kończy źle prawie każda akcja. Victor. Dante Palmer to nie wpadnie, tylko trzeba uważnie zbiórka. Victor nie daje ofensywnej zbiórki, a dużo oddał tam dla innych. Myślę, że muszę prawie jakby każdą akcję teraz wyhamować. Victor ma punkty na niego. No nie, naprawdę jakby muszę kompletnie zresetować wszystko w tym meczu. Kompletnie jakby styl gry, kompletnie naprawdę jakby trzeba coś zmienić i staram się, jak mogę tylko. Steal. Victor chyba nie ma. Dobra, potrzebowaliśmy tak naprawdę bardzo pewnych dwóch punktów, które mam nadzieję, że dobrze nas wpłyną tutaj. To jest głupi pomysł jednak, bo mam dwa faule, nie mogę o tym zapomnieć. Chciałem jakkolwiek dobrze go bronić bez faulu i myślę, że nie mogę zrobić praktycznie więcej, prawie już. Zawsze można go wybronić, wiadomo. Victor rzuca, bo ma mniejszego zawodnika przed sobą i liczę, że to wykorzysta, ale niestety nie. Waldemar, tak, bo widać Kyle Kuzma ma rzut osobiste do trafienia. Mamy cały czas remis tutaj, równy też mecz, jakby ogólnie widać jakby to dość łatwo to, że jak Kobe Jordan nie gra dobrze, no to cały zespół praktycznie tutaj też nie funkcjonuje najlepiej. Jest, dobrze, nie wiedziałem naprawdę, czy się uda, czy nie, bo nie odpalił mi się ten shot meter. Muszę naprawdę jakby właśnie ponownie pójść po prostu, jakby prostotę może powiedzieć, po prostu akcję. Time out Wizards. Clowny przy piłce. Pierwszy tutaj złapał tą piłkę i jest faulowany. To jest dobry faul Mikala, bo jednak wiadomo, bo że będzie miał dwa punkty, tak, no to musi sobie może powalczyć te dwa punkty.
pierwszej celny, więc pewnie drugi za to trafi. A jednak nie trafia tutaj też. Chciałem do tyłu, ale nie mogę, bo po prostu już wcześniej już jest ten turnover. Nie mogę naprawdę, jakby... Nie wiem naprawdę, nie wiem co w tym meczu jest, że po prostu te turnover są normalnie jak Magda z mnie przyciągają. Kuzma zbiera. Ten Tomasz rzuca. Trafia trójkę. Dobrze, dobrze to się udało, choć i tak chciałem oryginalnie od Keldona z tą piłkę, to dobrze, że po prostu jakkolwiek trafiła tutaj w moje ręce. Clowney kontra Keldon Johnson i tak to nie Clowney rzuca Taylor Horton Tucker, tak. Pięknie, udało się tutaj uciec. Kolejny ważny punkt na pewno dla nas. Clowney. Dobrze, nie złapał mnie na ten faul, bo tam mógł mnie złapać na faul. Na szczęście już jednak tego nie zrobił. Ponownie, Wizards wychodzą na prowadzenie. Nie wiem, naprawdę ten mecz jest po prostu zły. Pierwsza połowa, mam nadzieję naprawdę, że na drugą połowę wyjdziemy jak Spurs powinni wyglądać, tak bym to nazwał. Mikal, trójka. I trafia. Duża trójka od Mikala tutaj. Dobra, piłka. Tomas. Wow. Tak łatwo wsad ten zrobił. Dante Palmer, czemu nie wiem właśnie czemu tak długo to zajęło, żeby rzucał. Będziemy mieli jeszcze te ostatnie posiadanie. Thomas. Owens. Kuzma. Kuzma kontra DeMar. Kuzma, pudło. Ale piłka jest Kyle'a Kuzmy. Ten zawodnik tutaj rzuca, nie trafia, dobra. Nie zdążyłem po prostu. Za dużo tutaj chciałem wykombinować, chciałem sobie ten space zrobić, bo wiedziałem, że jest Kuzma przy mnie, ale... No nic, 59-57 po pierwszej połowie. Pierwsza połowa, którą chcę jak najszybciej zapomnieć i nie chcę w życiu pamiętać o tym, że coś takiego miało miejsce, bo naprawdę to była katastrofa. Jedna ogromna katastrofa, jeśli chodzi o tę pierwszą połowę, ale myślę, że mogę powiedzieć, że gorzej być nie może po prostu. To jest największy pozytyw, jaki mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą pierwszą połowę, to że gorzej być nie może w drugiej połowie. No po prostu nie może być gorzej. Josh Giddey, February Player of the Month, jeśli chodzi o Eastern Conference. A my jesteśmy oczywiście na wschodzie, na zachodzie znaczy. Averageowaliśmy w tym miesiącu całym triple-double, 43-punktowe, w tym 15,5 asysty. No są to chore liczby. Są to chore liczby, które już powoli... Są to chore liczby dla innych. Dla kobiety Jordana to są normalne liczby i takie są fakty tak naprawdę. Będziemy mogli powoli przechodzić na tą drugą połowę. Już chcę jak najszybciej właśnie wyjść na tą drugą połowę, bo chcę zmazać tą plamę, którą zrobiliśmy w tej pierwszej połowie. Chcę zagrać dużo lepiej i pokazać dlaczego jesteśmy. Bo jednak tu w tym meczu pokazujemy, że jesteśmy najlepsi. Musimy pokazać dlaczego jestem najlepszym zespołem, dlaczego jestem najlepszym zawodnikiem w tej lidze. Dlaczego idę po kolejną nagrodę MVP. Clowney kontra Palmer. Dobry pump fake, ale jednak oddałem piłki. Dobrze, nie ma faulu, ale on i tak trafia.
jaką ma ocenę, tak w ogóle B minus, no dobra, będzie trzeba się troszkę przyłożyć. Nie, naprawdę ten layup, naprawdę nie rozumiem, jak ten layup po prostu wpada. Aj, szkoda, szkoda, ten otwarcie naprawdę słabe, otwarcie słabe. Nie trafi, dobra, przynajmniej udało się go też zmusić do błędu, może nie błędu, a po prostu do pomyłki bardziej. Dante Palmer, dwa punkty, wpada tutaj po dobrym screenie Wiktora. Którą Bania zbiera. Palmer trafia, dobra. Fajne punkty Dante Palmer, który naprawdę tutaj wygląda bardzo dobrze od początku tej drugiej połowy. Wemby chyba go zablokował, mam wrażenie. Pewnie tak było. Myślę, że ten gość i tak tutaj będzie chciał wejść, właśnie tutaj, gdzie jestem. Tak mam wrażenie, właśnie. Podanie, Mikal ma piłkę, tak jest. To jest oczywisty faul, bez jakby, no bo wiadomo, co Mainz tutaj kombinuje, ale to jest jego czwarty faul, więc siądzie na ławce. Mam 18 punkt, a on będzie sobie odpoczywał na ławce teraz, przedwcześnie. Trzymałem po B minus, tak? Nie, ma C plus po tym, jak złapał ten faul. Zawsze muszę też uważać jednak. Aj, mają jeszcze piłkę, to szkoda, szkoda. Byłem pewny, że już że zniszczyli kompletnie tę akcję. Owens kontra Wemby. Wemby go musi wybronić. Tak jest. I to jest łatwa akcja dla nas. Czemu mój zawodnik nawet, nie wiem czemu mój zawodnik nawet jakby nie pojawiła się mi opcja rzutu, więc troszeczkę bałem się, co tutaj się może odwalić, bo mój zawodnik dosłownie jakby nie nawet właśnie tego, jakby nie paska rzutu, a ten właśnie pasek, co trzeba zrobić, jak się alejupa kończy. Troszeczkę przestraszyłem, co to będzie właśnie. Złap, to nie złapał, to oczywiście, to przynajmniej nie zajdzie chyba na turnover, ale... Fal Wiktor jeszcze. Dante Palmer to jest asystent numer 7. Time od Wizards, no troszeczkę uciekliśmy, męczymy się, ale tak też, żeby w NBA jest, jakby praktycznie w każdym sezonie zawsze jest kilka takich meczów, gdzie zespół, który powinien absolutnie sobie bez problemu poradzić, ma duże problemy do końca. Kuzma stanie screena tutaj. Nie wiem, czemu on to próbował, szczerze, wydawało mi się, że na pewno oddał piłkę, ale jednak nie. Wiktor, step back, ładna akcja i jeszcze to kończy, super akcja Wiktora. Teraz Thomas tutaj wjechał, wow, to było ładne bardzo, świetna akcja tutaj Thomasa. Wow, to też się nie udało, ale mamy wystarczy faul, więc w sumie nie jest źle, jakby faul biorę w ciemno. Tutaj nie wpada, pomimo że były
Prawie identyczne mam wrażenie te rzuty, no ale tak to jest z tymi osobistymi w tej grze. Nie trafia. Nie, czemu ja zaczynam to jakby mylić teraz, że mam wrażenie, jakby... To nawet jakby ten pasek w ogóle nie istniał. I nie lubię takich sytuacji, naprawdę, czy w takiej sytuacji nie powinno być przynajmniej troszeczkę zielony pasek, no nie wiem. Może, bo mam wrażenie, że powinien być przynajmniej troszeczkę ten zielony pasek, a nie taki nieistniejący, bo tutaj nie istniał w ogóle. To do Wiktora, ale ofensywna zbiórka, to też jednak nie trafia. A tych dwóch tam dużych zawodników konie było te Owens i Clowney. Clowney trójka, nie trafia. Wow, naprawdę tego nie zebraliśmy. Wydawało mi się, że nie ma sensu tam stać, bo i tak ci zawodnicy więksi jakby złapa mi piłkę. Ale, no nie wiem, czy ja bym tam był, to czy to coś zmieniło? Nie, naprawdę, po prostu te rzuty dzisiaj, jakby ktoś naprawdę nie przełączył, jakby na wyłączone, aby nie mógł trafiać takich, wejść pod kosz. Kuzma świetnie wymanewrował, ale nie trafia. Nie, jumpshot też nie, bo Clowney do mnie skoczył. Dość tego meczu, prawda, dość tego meczu. Dosłownie mówiłem, tak to jest z tą grą, tak to jest z tą grą. Dosłownie mówiłem właśnie, jak mi dobrze się gra, to oczywiście gra musiała mi zepsuć wszystko. Cały fan z tej gry idzie, to jest absolutny koszmar. Dzisiaj to chcę jak najszybciej zakończyć to, co się dzieje, bo to jest katorga absolutna. Oj. Po co? Po co Dante Palmer uciekł na kilka metrów od niego? Tutaj przynajmniej udało się wjechać. Nawet nie próbowałem tego kontakt dunku, po prostu jakby... Mam absolutnie wszystkiego dość tutaj i po prostu chcę jak najłatwiejsze punkty. Zbiórka nasza tutaj. Dante Palmer dostaje dobrą piłkę i dostaje łatwe punkty. Kyle Kuzma rzuca. To nie trafi, tak jest. Wiktor. Szkoda, tak wcześnie. No nie, po prostu, naprawdę, jakby naprawdę nie wiem, co w tym jest dzisiaj, ale naprawdę jest coś złego w tym. Jest coś absolutnie tragicznego w tym. I tak mnie dziwi, jakby nie naprawdę jakim tutaj miałem skuteczność 50%. Ja powinienem mieć, mam wrażenie, jakbym rzucał na takiej skuteczności 20%, prawda. Mam wrażenie, jakby wszystko buduje. Tak, akurat wsad. Kalkus mam. Pod kosz. Oddaję. Clowney. To Horton Tucker. Będziesz musiał za niedługo rzucać. Chciałem go wyblokować, nie udało się. A dobrze. Przynajmniej trafił. Nie. Tak, to jest... Po co w sumie się łudziłem? Taki dzień to na pewno nie wpadnie. Jakby to był piękny dzień, to by to mogło wpaść, a dzisiaj na pewno nie wpadnie. Kyle Kuzma. Ten Horton Tucker też dostałem piłkę. Kuzma. To on będzie rzucał, to on rzuca, Wemby nie zbiera. Nie wiem, co się dzieje, ale Owens niszczy Wiktora niestety pod koszem. Dużo, aby może nie niszczy, nie będę przesadzał znowu, ale za często razy go tak pokonuje, to ja mam wrażenie. Tak bym to jednak określił. Wracamy do gry przy wyniku 91-78.
Pięknie, ale ups, tutaj znalezione. Nie wiedziałem, czy prosić, czy nie od tego gracza, ale pomyślałem, że tak. Myślę, że nic się strasznego nie stanie, jeśli nie trafi z tym podaniem, a trafi. A dobra, dobra, pomyliliśmy się tutaj kompletnie z tym kryciem. Myślałem przed chwilą, że jakby on już go wziął, ale jednak nie. I udało się, dobra, udało się tego layupa wykończyć. 29 punkt, no ponownie, aby ten typ meczu, gdzie statline będzie wyglądał, że to nie był zły mecz, ale będzie to zły mecz. Cokolwiek się tutaj wydarzy, to nie będzie to zaliczone do dobrych meczów. Horton Tucker tutaj był za wcześnie pod koszem, albo ja za późno bardziej. Aha, dobra, źle to zrobiłem. Pomyliłem te kombinacje, może powiedzieć, tak jak się robi ten contact down. Pomyliłem tutaj w tym wjeździe pod... wejściu pod kosz, w tym wejściu pod kosz. Vincent. Trafia tutaj, dobra. To podanie właśnie było takie troszkę po ziemi. O, nie rozumiem tego, czego jestem pod koszem i mój zawodnik nie rzuca z tego miejsca, tylko on ucieknie. I to nie jest, nie po to wchodzę tutaj sobie pod kosz, żeby potem on rzucał stamtąd. Ja wchodzę tutaj pod kosz, żeby on rzucał stamtąd, a on, ten jump, ten jego rzut jest taki, że on wypycha się poza to miejsce pod koszem. No i to jest, nie to po prostu w ogóle chcę zrobić. Absolutnie, po prostu nie wiem, naprawdę. To jest niebywałe, jak mogą dwa mecze z rzędu mogą być jakby różne od siebie. Ten mecz z Knicks, a ten mecz. Przy tej stronie są dwa mecze z rzędu, które gramy i jeden to jest katastrofa, oczywiście ten. Nie, po prostu nie mam dość, naprawdę. Dawno mi tak gra jakby nie zmęczyła, jakby może powiedzieć psychicznie jakby, no bo jednak to nie jest nic takiego wielkiego, po prostu jakby mam po prostu dość. Dawno nie miałem takiego odczucia, że po prostu mam dość tego, co się tutaj dzieje. Naprawdę, po prostu absolutnie mam dość tego meczu i im szybciej się to zakończy, tym lepiej. Bo żadnego, ani 1% po prostu może powiedzieć fanów z gry nie czerpie, jak to tak wygląda. Demar DeRozan trójka, poduje tutaj. Kliknąłem przez przypadek ten przycisk, który... Nie wiedziałem przecież, co się właśnie dzieje, jeszcze tego mi brakło. Przez przypadek kliknąłem ten przycisk, który zmusza, że załonie robi faul. Nie wiem, co się naprawdę dzisiaj dzieje. Jeszcze mam 4 punkty straty. W jeden dzień można kochać tą grę, w drugim można nie nienawidzić tej gry, naprawdę. Taki mam prosty wniosek. Spok, po prostu spok, jakby żaden punkt mi już nie cieszy w ogóle. Wyczerpała ze mnie jakiekolwiek emocje ta gra, naprawdę, z dzisiejszego meczu. Naprawdę, po prostu już nic mnie to nie będzie cieszyło. Jedynie co to, jak usłyszę tą ostatnią syrenę i zejdziemy z parkietu. Czemu to nie umie trafić tą piłkę, prawda? To nie jest takie ciężkie trafić tą piłkę. W końcu, prawda? W końcu trafię sobie tą piłkę. Jeszcze rzucił pół dystansu zamiast wejścia pod kosz. Ale trafił przynajmniej. Kuzma faul. Demar DeRozan tutaj dość łatwo fauluje, ewidentnie go tutaj fauluje. Cztery minuty do końca. No cały czas Wizards są w grze tutaj.
Jak w ogóle te wyglądają ceny, czyli będziemy outperform, no dobra. Nie ma trójki. To nie miał być... Miałem mówić, to nie miał być jump, że dalej tak wpadło, no bo jak widzę, że jest w zielonym, no to chyba powinienem czuć, że to wpadnie, ale nie, gra ma dla mnie niespodziankę w postaci, że pomimo, że trafię w zielony, to i tak nie wpadnie. Crowder tutaj wpada na Wizards. Faul, no właśnie miałem mówić, że już widać ewidentną tą głupią zmianę animacji, która bałem się, że się skończy taki sposób, że mnie nagle znikąd zatrzymałem, ale jednak nie, sfaulowali tutaj. Kuzma, tutaj do Tylena Horton Tuckera. Drogi czar, dobra, spoko. Ja mówię, że tutaj już nie powiem, tu jakby rozumiem. Choć znaczy w sumie, nie wiem, czy tutaj mój to czasem jakby, ja nie próbowałem się jakoś postawić coś takiego. Pięknie. Pięknie, fajny wsad, ale jakoś nie odmieni mi to, co się tutaj wydarzyło, szczerze. Tak już mówię, najważniejsze to wygrać i spokój, i koniec meczu. I gorzej być nie może w następnych meczach. Kuzma łatwe punkty. Faul, tak, to był faul. Owens fauluje tutaj. Tak właśnie mówiłem już przedtem. Ponownie, statystycznie, jak się na to patrzy, 39 punktów, 9 asyst, 3 zbiórki, 52%. Jedynie co tak statystycznie to wygląda źle te turnovery. Ale właśnie statystycznie wygląda to spoko. Grając jednak nie grać dobrze. OMB kontra Owens. Kuzma rzuca, Kuzma nie trafia. Pięknie, ten lep się udał tutaj. Przynajmniej pod koniec tego meczu obudziliśmy troszeczkę, aby sama czwarta kwarta jest w miarę spoko. Sama czwarta kwarta jest w miarę spoko. Dobry screen, Dante Palmer ma tą trójkę tutaj, ale niestety nie trafia. Tak, to są łatwe punkty dla graczy Wizards. 107,99, Herman Thomas. Myślę, że tak jak patrzyłem, no to chyba był ich nawet możliwie, że najlepszym graczem w sumie tego meczu. Spróbowałem, bo widziałem, że troszkę mi tego miejsce stawił, ale teraz się nie opłaciło. Czułem, że mogę mu zabrać tą piłkę i to było bardzo dobre przeczucie. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Mój zawodnik zrobił animację pod tego stylu, to jest najbardziej śmieszne, że mój zawodnik dosłownie zrobił animację, żeby ten styl się jakby wydarzył. Trzeci punkt zdobyty. Czy z takim zdobyczą punktu skończymy? Chyba tak. Chodzi w sumie, to znaczy jeszcze będziemy tam mieli przynajmniej jedną akcję ofensywną. Łatwo to były dwa punkty dla Klauniego. Czy będą faulować, czy nie? Chyba nie. Tak widowiskowy jeszcze tutaj wsad na koniec. To jest niesamowite, prawda, że
Możemy zagrać okropny mecz, ale i tak kończymy z tymi 45 punktami. Podejmę się jeszcze chce. Foul tutaj. Fouled out to mains, więc no nie najlepiej zakończył ten Manis, to chyba Manis zakończył. Nie najlepiej zakończył tutaj ten mecz ostatecznie. Aha, dobra. Przez przypadek kliknąłem X-a, żeby pominąć i przez przypadek właśnie tak pomijałem, jakby pomijałem X-em te animacje przed rzutem, przez przypadek kliknąłem kwadrat. Tak właśnie, takie kliknięcie kwadratem. No to będzie oznaczało, będzie, że pewnie będą jeszcze faulować, tak? Tak, jeszcze będą się bawić faulem. Mam timeout, mam jeszcze timeout, więc w sumie no jeszcze powalczyć sobie mogą, jeszcze w sumie taka przeta trójeczka jeszcze jest bardzo interesująca dla nich z ich perspektywy, choć i tak nie wygrałem jakby, to jestem 100% pewny. A nie będę doskakał do tego zawodnika, jeśli to będzie mój zawodnik, nie, to Kuzma rzuca i to Kuzma trafia. No to myślę, że możemy podziękować Kuzmie, bo to możliwe, że nam da 50 point game'a w sumie. Fouled out Horton Tucker. No, ta właśnie trójka Kuzmy da nam. To jest na, nie wiem, nie chcę powiedzieć na 100%, bo wiele tych 50 point game'ów mam w karierze, ale czy to jest nasz najgorszy 50 point game w karierze? Prawdopodobnie, bo naprawdę to jest... Jakim cudem ja miałem 50 point game'a w tym meczu i to jest nienormalne, naprawdę, to jest... Przechodzi moją, po, jakby przechodzi jakiekolwiek moje, może powiedzieć, myślenie tutaj. Jakim cudem my mamy naprawdę 50 point game'a w tak słabym występie, to jest po prostu niebywałe. Nie powinniśmy mieć, tylko właśnie wiadomo, że tam te faule. Gabe Vincent nie trafił, no i to, bo był już na tyle. ...116-109, wygrywamy z Washington Wizards. Mamy 50 point game'a, tak już mówię. Prawdopodobnie ręki żeby mnie nie dał uciąć, ale dość pewny jestem, że to był nasz najgorszy 50 point game w karierze, ale na statystykach nie będzie widniało jako najgorszy 50 point game w karierze, tylko będzie widniało jako 90 chyba któryś 50 point game w karierze nasz. Chyba też, może nie wiem, w sumie, chyba mi dosłownie ledwo co braknie tych VCs na te buty, żeby zaprojektować nowe i kupić. No zabraknie chyba ledwo co mi chyba zabraknie tam. Wow. A nie, to było dość dużo tego było tam tych punktów. Jesteśmy, aha, bo wyprzedziliśmy chyba Jordana, jeśli chodzi o liczby 40 point game'ów. Tylko, już chyba tylko właśnie Will Chamberlain ma więcej 40 point game'ów od nas. Tak mi się wydaje, że tak, że wyprzedziliśmy właśnie Jordana, jeśli chodzi o liczbę 40 point game'ów. I tak jest, tak. Mamy już więcej 40 point game'ów w karierze niż Michael Jordan. Przed nami Will Chamberlain. Jeśli chodzi o 50 point game'y, mamy 95. Jestem dość pewny, że w następnym sezonie wyprzedzimy Willa Chamberlaina. Czy w tym sezonie damy radę zrobić setnego 50 point game'a w karierze? Tego nie wiem, ale wiem za to jedno, że w single season wskoczyliśmy na 10 miejsce. Mamy 2908 punktów. Wyprzedzimy na pewno te wyniki Wilta. Pewnie Jordana, pewnie Luki. Zakładam, że minimalnie ten wynik będzie szósty. Tak, minimalnie. Pacers, Cambridge, Fieldhouse. Możemy zagrać do mnie to, że dopiero co grałem z Wizards i czuję, że jednak nie. 159-122. 66-14. Tak po prostu. Tak po prostu to jakby jest... Dla naszego zawodnika to jest tak niesamowicie łatwe, można powiedzieć, jak on to robi. A tak to już wygląda. Klimer jest z Milwaukee. No Milwaukee na pewno będziemy grali, bo oni są dość słabi w tych czasach. 138-89. 47 punktów, 13 asyst. Clippers też przesymulujemy ten mecz. Key game. Aha, dobra. Jaki to jest key game? Ja jestem Adekunpo, jest jej top 3 MVP candidate. Dobra, czyli walka MVP, ale powiem tak, jakby... Jeśli chodzi o walkę o to, kto wygra MVP, to jest tak. Kobe Jordan. I idziemy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i reszta, naprawdę, no, taka jest prawda. Nie ma szans, że ktokolwiek jest realnym wyzwaniem dla mnie, no ale dobra, czemu nie, zmierzymy się z Clippers w następnym odcinku.
Mam ile? 9. Dobra, zrobię chyba jakiegoś jeden mecz sobie w streetballa zagram poza odcinkiem, żeby mieć te 10 tysięcy i na ten odcinek pewnie zadebiutuję nowe buty pewnie. Już mamy 9 wynik, w następnym meczu będziemy mieli 8 wynik i może nawet też 7, jak sobie dobrze poradzimy. No to jest niesamowite, prawda? Nigdy się nie przestanę zachwycać tym, co robimy. Asysty też już 913. Coraz bliżej 400 steeli, 200 bloków. Tak to wygląda. 16400. 16400. 16400, tak? 16400, tak. Więc już zakończymy pewnie sezon z taką liczbą punktów, że będziemy mieli jakieś około 1000 do Leniego Wilkinsa, to jest setnym miejscu. Więc tak to wygląda. Teraz będę już kończył. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!